Generalnie moja mama zawsze mówi, że tego, że ja to przy porodzie musiałem, wiesz, kierownicę od Kamaza dostać, nie? Normalnie lekarz to klepie, prawda, dziecko po pupci, nie? No, ja musiałem chyba dostać kierownicę od Kamaza. Nie, nie, to nie jest dla mnie, słuchajcie, ja pracowałem, zaczynałem jako informatyk, potem byłem kierowcą busa w hurtowni farmaceutycznej w Białymstoku, gdzie poznałem moją obecną kochaną żonę. Potem poszedłem pracować do firmy Poczta Polska, gdzie pracowałem, prawda, rozwoziłem pocztę między urzędami. I potem już wydarzyło się tyle w moim życiu, że stwierdziłem, kurczę, nie, trzeba iść na te ciężarówki, nie? Trzeba brać byka za rogi, nie? Zrobiłem uprawnienia. I od razu poszedłem na międzynarodówkę, nie mając pojęcia tak naprawdę o niczym. Ani który czytnik do czego, jak jechać, gdzie jechać, prawda? No, byłem takim laikiem, nie? Jeśli chodzi o mnie jako przedsiębiorcę, doceniam naprawdę to, że ta robota jest poukładana, jest ciągłość pracy, jest ciągłość kilometrów, samochód jeździ, nie ma przestojów, terminy płatności na giełdzie transportowej, na giełdzie ładunków potrafią przyprawić o zawrót głowy. Są to terminy 60-dniowe, albo jeszcze lepsza 60-dniowa na przykład, ale liczona tylko i wyłącznie w dniach roboczych. I teraz pytanie, skąd masz mieć tą płynność finansową, kiedy dopiero zacząłeś? Masz jakiś tam zapas malutkiej gotówki. Jak teraz chcesz utrzymać swoją płynność finansową, aby ten, prawda, ten wózek pchać systematycznie do przodu? I tutaj właśnie najlepszym rozwiązaniem jest Adar, który da po prostu tą płynność finansową, daje cały czas poprzez natychmiastowe płatności. Kolejna sprawa, jako dla mnie, dla przedsiębiorcy, jest system ARS, który dla mnie jako przedsiębiorcy pokazuje, będąc w dowolnym miejscu na świecie, gdzie jest mój samochód, jakie ma zlecenie, ile zrobił już kilometrów, ile pustych, ile pełnych i co najważniejsze, w jaki sposób kierowca rozmawia z koordynatorem, jaki jest jego dialog. Widzimy to poprzez historię wymienionych, prawda, między nimi SMS-ów. Pamiętajcie jedną rzecz. Kierowcy to są więksi plotkarze niż kobiety. Od razu tysiące pytań, czy ten transport się opłaca, czy się nie opłaca tego, a ile kilometrów, a ile to, tego, śmego. Mówię, masz numer, zadzwoń, zapytaj się, nie? Ja nikomu nie bronię, nie? Wszystkiego się dowiesz. Niech dalej ludzie mówią, że transport się nie opłaca, niech dalej pukają się w czoło, co my robimy, czemu my to robimy i w ogóle. Ja to powiem krótko, gdyby to się nie opłacało, to bym się tym po prostu nie zajmował. Nawet nie myślałbym, żeby się rozwijać. Tego się fajnie słucha, słuchajcie, to nóżka chodzi, ta trasa jakoś lepiej płynie. Lone Star, Gang Marcella też fajne piosenki, kurczę, stworzył. O, zespół Zajazd, kurczę, Easy Rider, wspaniały, kurczę, wspaniały kawałek. Gdzieś mój kolega powiedział, spójrz, kurczę, Kamil, w lusterko. Co tam widzisz? Widzisz, jak te słupki uciekają? No i tak z każdym słupkiem ucieka nasze życie, słuchajcie. Szczera prawda. Aż wezbrała we mnie złość, powiedziałem sobie dość. Zrywam się wreszcie życie brać za krzywę. Od tej pory włóczę się raz pod wozem, raz na dnie, ale nigdy nie zatęsknię do powrotu. Wierny Harley gna przez świat, moje włosy czesze wiatr. Dla nas obu wolność droższa jest od złota.